No, tutaj ładnie, ładnie te 2000 łapeczek dobiliście, tylko teraz czas na 3000, żeby był następny odcinek, więc ja was zapraszam do łapkowania tam na dole. 3000 lecimy z następnym odcinkiem, jest to oczywiście maraton tak jak zawsze, my lecimy i to nie tak, że ja mam to samo i nagrywam tego samego dnia, po prostu mam dwa takie same tank topy, okej? Żałośni jesteście. No dobra, tak na serio. Dzisiaj mam wam do przedstawienia bardzo fajną mapę, jest to mapa, która dodaje wam wielką... No trochę dużą rampę i do tego specjalnie wziąłem zarobistego tutaj Bagiego, czy tam nie wiem jak go się nazywa, wiem, że to jest offroad na pewno. No i zobaczcie jak to wszystko śmiga, więc pamiętacie 3000 łapek, kolejny odcinek i w ogóle ta rampa jest zbudowana z lotniskowców. Jak widzicie potrafimy się rozpędzić i to bardzo mocno, zaraz wam pokażę jak to wszystko wygląda. Trochę to... Trochę ten wyskok będzie ciekawy, tylko mam nadzieję, że nie uderzę, bo bardzo często będzie się po prostu uderzać w ten, jak on się nazywa, no właśnie w tą rampę dokładnie. I zobaczmy. Mhm. Dokładnie. Chciałem wam teraz to pokazać troszeczkę z boku i jak widzicie to wygląda w taki sposób. Mam teraz oczywiście zbroję, jak ktoś nie widział, luknijcie ostatni odcinek. Możecie teraz albo kliknąć na ekran, albo po prostu go sobie obczaić. Wygląda to w taki sposób, więc jest naprawdę mocarne. No, kosi ta modyfikacja. Nie wiem, co byście powiedzieli na BMX-a? Dobra, możemy spróbować. Jedziemy panowie i panie, zmienimy jeszcze sobie czas. Albo na, nie, to jest taki babciny, nie chce mi się na tym jeździć, sorry, zmieńmy samochód, znaczy rower, nieważne, jest tak gorąco, nie myślę po prostu, nie no, come on. Ale teraz się zrobi jasno, o kurde, dobra, jedziemy, jak widzicie, jedziemy na BMX-ie w dół, dobra, spoko, jakbym jechał na BMX-ie z takiej górki, to już bym na pewno się walił po pierwszym zjeździe po prostu. No ale mniejsza, sprawdźmy, czy działa to turbo, oczywiście mam turbo, działa turbo na BMX-ie, więc spróbujmy. Dobra, nie działa turbo na BMX-ie, już się przeliczyłem. Zobaczymy po prostu, gdzie naszym BMX-em sobie dojedziemy. Chociaż nie wydaje mi się, żeby on by, żeby szybko sobie tutaj tym dojechał BMX-em. Czy da się na jednym kole tutaj pojechać? O kurde, dawaj. Nie, BMX to nie jest dobry sposób, żeby zjeżdżać z tej góry. Trwało to 3 lata, ale dojechałem. Zobaczymy, jaki będzie efektowny wyskok na naszym BMX-ie. Uwaga! I włączę turbo, jeszcze może się uda. Oooooh! Pięknie. Emocjonujący wyskok, wyskok mistrza. I oczywiście nie żyjemy, jak to ja musiałem zginąć oczywiście, bo zapomniałem znowu sobie ustawić nieśmiertelności, no. Zobaczcie na to. No, nie powiem. Wygląda to... Ha, że tak powiem, niebiańsko, bo... Jesteśmy w niebie. No i dobra, chyba śmigamy na dół. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, okej. Geronimo. No, ten pan trochę szybciej, nie powiem. Mam nadzieję, że się nie wywalę, okej. No i zobaczymy. O kurde. Użyjemy turbo, żeby tam troszeczkę szybciej dojechać. Naprawdę. Dobra, widzimy już ląd, nie działa niestety mi turbo. No ale spróbujemy na naszym motorze sobie tutaj wyskoczyć i goddammit. Co ja mogę powiedzieć, no... No nieźle, no. Więc to na tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli się wam podobał, oczywiście to łapkujcie, tak jak zawsze, 3000 łapek. Myślę, że następny odcinek jutro, chyba że... Nie no, na pewno będziecie mieli jutro, ale mogę być troszeczkę przymulony, bo dzisiaj gdzieś idę. No nieważne, tak? Możecie się domyśleć, o co chodzi. Dlatego takie krótkie info na koniec, więc łapkujcie, co jeszcze, subskrybujcie jak zawsze, komentujcie, nie wiem, wbijcie na drugi kanał, ponieważ jutro się pojawi pewnie też vlog dodatkowy, ponieważ mam już go nagranego, jeżeli tu się nie pojawi film, to na pewno na drugim kanale się pojawi, ale pewnie się pojawi. Co ja pieprzę pod koniec? Nie wiem, nieważne, trzymajcie się, cześć, do następnego, elo!